Uroczyste rozpoczęcie roku szkół Mistrzostwa Sportowego Akademii Iglopol-Dębica. To było wielkie, biało-niebieskie wydarzenie. Młodzi sportowcy rozpoczynają swoją edukację w nowym roku szkolnym 2023-2024. Startujemy! Nowe placówki, nowe wyzwania, cele i marzenia czytamy w sieci. Pani są trenerzy, pani ksiądz, pani od angielskiego, treningi nam się podobają, no fajnie tu jest. Fajna atmosfera, dobre zajęcia, można się tutaj bardzo dobrze rozwijać, polecam bardzo z całego serca. Dębica na pewno to miasto marzeń, można powiedzieć, każdego myślę z uczestników sportowych, pływaków, jak i piłkarzy. I poniekąd możliwość rozwoju się, prawda, jest niesamowita tutaj. Piękne warunki tu są do trenowania, niesamowity basen, piękny, dużo boisk, no idealne miejsce do rozwijania się. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Iglopol Dębica rozpoczynają naukę w nowej siedzibie. 20 pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie. Do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego będzie uczęszczało 177 uczniów, natomiast do liceum ponad 90. Przede wszystkim uczniowie mają w jednym miejscu naukę i sport, korzystają, mają czas wolny dla siebie po południu, już nie przyjeżdżają dwa razy na treningi. Myślę, że to, co się udało osiągnąć, to jest na warunki dębickiej okolicy Mistrzostwa Świata. Z roku na rok przybywa nam uczniów. W tym roku w liceum rozpocznie naukę 93 uczniów. W tym roku też zmieniamy siedzibę, która będzie się mieściła teraz w budynku dawnym katechetycznym przy ulicy 3 Maja 1. Jeśli chodzi o liceum, to coraz więcej osób mamy również z zewnątrz. Nawet powiem, że jeden uczeń dołączył do nas z Gdańska. Jest to pływak. Mamy też sporo piłkarzy. Na pewno sukces, który osiągnęliśmy, czyli awans do Centralnej Ligi Juniorów, przyczynił się do tego, że nasza szkoła jest warta zainteresowania. Wszystkim szkołom, które doprowadziły do remontów, które zrobiły generalne remonty, które odnowiły salę, gratuluję. Wiem, że siedziba SMS-u jest w nowych dwóch oddziałach. Podczas spotkania wspomniano także najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia uczniów z minionych 5 lat. Wspaniałe dla Dębicy, bo te obiekty sportowe zasługują na tak wspaniałych sportowców, jakimi są, ponieważ osiągnięcia już są spektakularne. Dopiero żeśmy rozpoczęli pracę, a uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego są już w Centralnej Lidze Juniorów w piłce nożnej. Są w pływaniu, mamy mistrzynię Polskę w triatlonie, także jestem bardzo dumna z nich, wspieram ich całym sercem, jak tylko mogę. Mam nadzieję, że się to będzie rozwijać dalej. Przede wszystkim jest to rozwój tych zawodników. Oni mogą codziennie trenować ze sobą, rozwijać swoje umiejętności i wkraczać w tą dorosłą piłkę nożną. Chłopcy się uczą i doskonalą swoje umiejętności. Uczą się tej ligi, Centralnej Ligi Juniorów. Powoli do przodu i staramy się zbierać kolejne doświadczenia. Dzieci, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w sali widowiskowej Domu Kultury Mors.